Kolorytu Bieszczadów reklamować nie trzeba. Te góry obronią się same, są wyjątkowe. Jesień 1918 roku na Podkarpacie zawitała z różnymi temperaturami, z różnymi kolorami, z poważnym napięciem. Dwie nacje mieszkające na tym obszarze, Polacy i Ukraińcy, zwarli się w konflikcie wojennym. Jesień 1918 roku pokazała, iż na mapę Europy wracała wolna Rzeczpospolita. Po 123 latach niewoli odrodzona druga Rzeczpospolita. Narodziła się legenda Bieszczadzkich Orląt, przez lata zapomniana. Może warto ją przypomnieć. Wielka wojna na froncie wschodnim, z chwilą przejęcia władzy w carskiej Rosji po rewolucji październikowej przez bolszewików, późną jesienią 1917 roku zmieniła swój charakter. Wraz z zawieszeniem broni w działaniach wojennych nadszedł czas dyplomatycznych działań ze strony państw centralnych, które na trupie Imperium Romanowów zaczęły tworzyć nową polityczną rzeczywistość. Jej efektem był pokój podpisany 9 lutego 1918 roku w Brześciu nad Bugiem z powstającym państwem ukraińskim, który spowodował kryzys w polskim korpusie posiłkowym oraz ostatnią bitwę legionów polskich pod Rarańczą. 3 marca 1918 roku w tym samym Brześciu nad Bugiem podpisany został pokój pomiędzy rządem bolszewickim a reprezentantami wszystkich państw z bloku państw centralnych. Zakończył on wielką wojnę na froncie wschodnim, ale nie przyniósł trwałej stabilizacji politycznej w tej części Europy. Droga do Finis Austrii została otwarta. 19 października 1918 roku powstała we Lwowie Ukraińska Rada Narodowa. W Krakowie 28 października 1918 roku powstała Polska Komisja Likwidacyjna. Z chwilą, kiedy o świcie 1 listopada 1918 roku najważniejsze gmachy publiczne i wojskowe we Lwowie przejęte zostały przez oddziały ukraińskie. Rozpoczęła się wojna polsko-ukraińska. Z chwilą, kiedy w końcu XIX wieku biegły dwie arcyważne linie kolejowe na terytorium cesarsko-królewskich Austro-Węgier. Dzięki nim kolejami austro-węgierskiej monarchii można było dostać się z rejonu Sanoka nie tylko do Ustrzyk Dolnych, nie tylko do Chyrowa, ale i w głąb Galicji Wschodniej, do Lwowa i dalej. W 1914 roku, kiedy wybuchła Wielka Wojna, Zagórz i Nowy Zagórz znalazły się w centrum wydarzeń. Kiedy w roku 1915 oddziały austro-węgierskie odbiły tą część Galicji, wrócił tu spokój. Obie miejscowości znalazły się na głębokim zapleczu linii frontu. Miał 31 lat. Był rodem z Kołomyi. Nazywał się Antoni Kurka. Był oficerem armii austro-węgierskiej, który w roku 1914, pomimo chęci, nie dostał się do Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. Ze względu na umiejętności, ze względu na jego kolejowy fach, przez cały okres Wielkiej Wojny przyszło mu pełnić służbę na kolejach austro-węgierskich. Kiedy przyszedł czas przełomu lat 1917 i 1918, to on w ramach tajnego szkolenia przeszkolił ponad 80 młodych ludzi.
tych, którzy na wypadek, gdyby przyszła ta chwila, mieli stanąć jako pierwsze kadry rodzącego się Wojska Polskiego. W końcu października 1918 roku, w czasie wizyty w Krakowie, brygadier Bolesław Roja, który miał niebawem dokonywać zamachu stanu w Krakowie, przekazał zadanie kapitanowi Antoniemu Kurce w tym budynku. 31 października 1918 roku kapitan Antoni Kurka, otrzymawszy depeszę, która nadeszła z Krakowa, podejmował decyzję. Tu się wszystko zaczęło. Stąd zaczęła się historia Bieszczadzkich Orląt. Dnia 31 października 1918 roku, około godziny 10 wieczorem, otrzymałem telegraficzną wiadomość, że generał Roja dokonał zamachu w Krakowie, a równocześnie moi zaufani ludzie powiadomili mnie, że w Sanoku pojawiło się kilku oficerów ukraińskich strzelców siczowych. Wiedząc, że austriacki dowódca załogi w Sanoku jest Ukraińcem, postanowiłem nie czekać rozkazu z Krakowa i rano, dnia 1 listopada, przeszkodzić zamachowi ukraińskiemu i ogłosić rządy polskie. Dyżurny ruchu w Nowym Zagórzu, kapitan Antoni Kurka, w nocy z 31 października na 1 listopada 1918 roku z tego budynku wysyłał koleją do Sanoka kuriera. Był nim Stanisław Piętniewicz. Zadanie było proste. Kurier miał stawić się u pana Adama Pytla, przewodniczącego Organizacji Narodowej, a następnie poinformować go, że przed południem, 1 listopada, w mieszkaniu burmistrza Pawła Biedki odbędzie się tajne spotkanie. Spiskowej machiny zmierzającej do obalenia władz austro-węgierskich w stolicy powiatu sanockiego od tej pory nic już nie mogło zatrzymać. Po zakończonym spotkaniu tą ulicą ruszyli w stronę siedziby sanockiego Sokolego Gniazda, a następnie ruszyli w stronę Koszar. Karty zostały wyłożone. Rodził się prawdziwy zamach stanu w białych rękawiczkach. W godzinach przedpołudniowych 1 listopada 1918 roku na teren Koszar zapasowego Morawskiego Batalionu 54 Pułku Piechoty weszła delegacja sanoczan. Wśród nich znajdował się burmistrz Paweł Biedka, dyrektor gimnazjum Adam Pytel. Stronę wojskową reprezentował kapitan Antoni Kurka, który był tu przedstawicielem Polskiej Komisji Likwidacyjnej. Dowódca garnizonu, pułkownik Iwan Maksymowicz, zasłaniał się wytycznymi, które napłynęły z Wiednia, na co kapitan Antoni Kurka odpowiedział, iż ta władza nas nie obejmuje. 1 listopada 1918 roku najstarszy stopniem oficer wspomnianego Morawskiego Batalionu, porucznik Nop, miał uznać zwierzchność wspomnianego polskiego oficera słowami "Nazdar, panie hetman". W takich okolicznościach bez jednego strzału przejęto kontrolę nad całymi koszarami, a w nich znajdowała się broń. W chwili, kiedy położono podwaliny pod Ochotniczy Batalion Strzelców Sanockich, w momencie, kiedy najmłodsi uczniowie sanockiego gimnazjum, mający po 15, 16, 17 lat, stworzyli pogotowie młodzieży, a ono pilnowało porządku na ulicach miasta i wieczorami w rejonie obiektów użyteczności publicznej, powstała jeszcze jedna siła. Powstała milicja żydowska. Dowodzący nią były oficer armii austro-węgierskiej. Pewnego dnia wszedł na teren Koszar wraz ze swoimi podopiecznymi, chcąc uzbroić cały swój oddział. W tej bramie doszło do specyficznej sceny. Warta stojąca pod bronią zagroziła, że użyje tejżeż, jeżeli żydowscy milicjanci nie oddadzą broni. Ulegli przed siłą. Oddali to, co zabrali z magazynów. A wieczorną porą starsi gminy żydowskiej w Sanoku musieli tłumaczyć się przed przedstawicielami władzy cywilnej z zachowania tych młodych, gorących głów. Trzecim krokiem miało być stworzenie zalążku jednostki Wojska Polskiego. W
tym budynku, gdzie mieściło się onegdaj Sokole Gniazdo, kapitan Franciszek Stok w pierwszym tygodniu listopada 1918 roku przyjmował ochotników. Chorąży Knop i chorąży Nidental byli pierwszymi, którzy zgłosili się do służby pod biało-czerwoną. Tak rodziła się Kompania Sanocka. Tak rodził się zalążek Ochotniczego Batalionu Strzelców Sanockich. Batalionu, który za kilka miesięcy miał stać się legendarnym trzecim batalionem strzelców sanockich. Nazajutrz pojechałem do Sanoka i tutaj byłem świadkiem niezwykłej uroczystości. Widziało się jeszcze, co prawda, żołnierzy austriackich, 54. Pułku Piechoty, ale jak spod ziemi wyrośli również żołnierze w mundurach legionowych. Odznaki polskie założyli oficerowie Polacy i wielu żołnierzy armii austriackiej. Koszary i władzę wojskową przejęli starsi oficerowie polscy. Ogromny tłum zebrał się przed gmachem starostwa, skąd zrzucono na bruk kamiennego dwugłowego orła. Zawieszono flagę polską, a wkrótce nie tylko koszary, ale prawie wszystkie budynki prywatne i państwowe ozdobione były tym znakiem narodowym. Tłum od godziny 9 do 13 stał w miejscu i śpiewał pieśni narodowe, płacząc z radości. Wzruszenie bowiem było powszechne. 24 godziny później, w dzień zaduszny, 2 listopada 1918 roku, Józef Stachowicz tak opisywał początek narodowej fiesty w Sanoku. Na tym rynku śpiewano, na tym rynku radowano się. Na budynku starostwa nie było już dwugłowego czarnego orła, nie było czarno-żółtych sztandarów. Mundury armii austro-węgierskiej widać było jeszcze głównie jako noszone przez żołnierzy narodowości czeskiej. Erzac batalionu 54. Pułku Piechoty. Czy w mieście było spokojnie? Jak w każdym środowisku, element kryminalny wyszedł na ulicę. Drżały futryny sklepów. Należało jak najszybciej wprowadzić ład, porządek. A co za tym idzie? Stolica powiatu sanockiego dała przykład. W górach miało dziać się podobnie. Dowództwo Wojsk Polskich w Sanoku 9 listopada 1918 roku wydało odezwę do Polaków, podpisaną przez kapitana Antoniego Kurkę. Na gruzach monarchii austriackiej stworzyły narody wolne, niepodległe państwa. Wśród nich powstała po wiekowym ucisku i niewoli zjednoczona, wolna, niepodległa Polska. Nadeszła godzina, że nie słowem, ale czynem udowodnić musimy, żeśmy dzielnymi synami naszej wielkiej ojczyzny. Węzeł kolejowy Zagórz, składający się z obiektów Nowego Zagórza oraz Zagórza, w 1918 roku miał kapitalne, strategiczne znaczenie. To była główna droga transportów, które wiodły ze wschodu na zachód i południowy zachód oraz odwrotnie. Te tory prowadzą bądź w stronę Ustrzyk Dolnych oraz do Chyrowa, bądź też bezpośrednio w stronę tunelu Łupkowskiego, bezpośrednio na Węgry. 1, 2 i 4 listopada 1918 roku w Zagórzu w dzwony bito. Gwałt podniósł się niebywały. Tłumy żołnierstwa, zarówno austro-węgierskiego, jak i jeńców rosyjskich wracających do domów, które znajdowały się na terenie głównie Zagórza, zaczęły rabować. Wtedy trzeba było działać błyskawicznie. Wtedy należało wymyśleć coś, aby ukrócić tego rodzaju samowolę. Te tory miały być torami prowadzącymi do polskiej niepodległości. 4 listopada 1918 roku na pograniczu Beskidu Niskiego oraz Bieszczadów kilkanaście łemkowskich miejscowości ogłosiło tak zwaną Łemkowską Republikę Komanczańską. Na jej czele stanął ksiądz Pantelejmon Szpylka. Jednym z jego pierwszych zarządzeń było przerwanie połączenia kolejowego, które prowadziło z Zagórza w stronę Węgier.
Tych torów nie zniszczono, nie wysadzono w powietrze. Na wysokości Szczawnego oraz za Komańczą, na odcinku prowadzącym do Radoszyc, tory rozkręcono. Wskutek tegoż od tej pory możliwość przerzutu drogą kolejową jednostek Wojska Polskiego w rejon tunelu Łupkowskiego, w pogranicze pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a terytoriami węgierskimi, choć wtedy powstała pierwsza Republika Czechosłowacka, okazało się niemożliwe. Znaczenie zagórskiej kolei rosło z dnia na dzień. Z Sanoka na południe niesiona była w głąb Bieszczadów idea Polski niepodległej spod znaku biało-czerwonej. Popularność zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, tak zwanych Haliczan, w głębi Bieszczadów była zauważalna, szczególnie na południe od Leska, szczególnie w środowisku wiejskim. W Zagórzu, chcąc wprowadzić ład i porządek, dr Jan Puzdrowski, szef tutejszego gniazda sokolego, zaapelował do obywateli tejżeż miejscowości. Według statystyk z 1918 roku ponad 150 kolejarzy pracowało w węźle kolejowym obejmującym Zagórz i Nowy Zagórz. Piotr Czech, który na ochotnika znalazł się w gronie zagórskich Orląt, miał tylko 19 lat, a szli pod polskie rozkazy i o wiele młodsi. Oddział Polskiej Organizacji Wojskowej, kompania porucznika Bolesława Czajkowskiego, do 9 listopada starała się utrzymać stolicę roponośnego Zagłębia w polskich rękach. Przewaga przeciwnika była jednak zbyt duża. Ruszyli w liczbie 112. 9 listopada 1918 roku pieszo, górami, lasami prosto w kierunku na Turkę. Szli w stronę na Sanok, gdzie, jak mówiono, była już Polska. Łuk drogowy i zakręt kolejowy w Berechach. Onegdaj, dziś to Brzegi Dolne. Chorąży Mieczysław Tyszkiewicz, nazywany Japończykiem, tak opisywał świt i ranek 13 listopada 1918 roku, kiedy 57 borysławiaków znalazło się na rogatkach u Strzyg Dolnych. Jeszcze zupełnie ciemno było o godzinie 5 rano, gdyśmy wyruszyli torem w kierunku Krościenka. Zaraz za tą stacją rozbroiliśmy posterunek żandarmerii ukraińskiej, zabierając mu broń i amunicję. Teraz dopiero wszyscy nasi ludzie mieli karabiny manlicherowskie. Pomaszerowaliśmy torem do Berechów Dolnych. Tu odpoczęliśmy 3 godziny i podjadłszy sobie, zamierzaliśmy obejść górami Ustrzyki Dolne, bardzo silnie obsadzone. Na nasze szczęście nadjechał pociąg ukraiński, którego załoga wraz z maszynistą zwiała na nasz widok. W pociągu przez nas opanowanym jechali oficerowie i żołnierze Niemcy-Austriaccy, część załogi 90. Pułku Piechoty oraz większa część naszych śpiochów, jeńców ukraińskich, wysyłanych do Liska na ewentualny front przeciwko Polakom. Porucznik Bolesław Czajkowski, wjeżdżając 13 listopada 1918 roku z kierunku wschodniego do Ustrzyk Dolnych, pozostawił po sobie relacje z tamtych wydarzeń. W Ustrzykach był jarmark. Na widok pociągu z polskimi żołnierzami panika ogarnęła ludność miasteczka. Jeden tylko z Ukraińców, stojąc na balkonie pierwszego piętra domu w mieście, zaczął ostrzeliwać pociąg, raniąc w nim 3 oficerów i 5 żołnierzy austriackich. Z naszych znowu nikt nie został rannym. W chwili, kiedy pociąg jadący od strony Krosna zatrzymał się na Sanockim dworcu, w chwili, kiedy wysiedli z niego żołnierze kompanii krosieńskiej, ten młody żołnierz wszedł w skład Ochotniczego Batalionu Strzelców Sanockich. Dowódcą całości sił polskich na terenie miasta Sanoka był najstarszy stopniem podpułkownik Józef Swoboda, ale najlepszą jednostką była kompania borysławska. Chcieli wrócić do domu, chcieli wrócić do Borysławia, do stolicy, gdzie wydobywano czarne złoto. W gronie tych, którzy chcieli wrócić do domu, był również podporucznik Stanisław Maczek. Dla niego najważniejszy był
Lwów. Z tego dworca w listopadowe dni 1918 roku grupa podpułkownika Józefa Swobody ruszała koleją po to, by zdobywać na Haliczanach Ustrzyki Dolne. Do Sanoka przyszło nas 57, całych i zdrowych. Inni pozostali po drodze. Połączyli się wkrótce. Zjawienie się garstki naszej wywołało entuzjazm wśród całego naszego społeczeństwa, a marsz nasz z dworca do miasta był pochodem triumfalnym przy śpiewie oraz żywiołowej manifestacji tłumów. Stugenna plotka niosła się po okolicy, że z okolicznych miejscowości oddziały ukraińskie, w tym regularnej armii halickiej, chcą dokonać ataku na miasto. W zakładach, które dziś są popularnym autosanem, zbudowano improwizowany pociąg pancerny. Jego dowódcą został porucznik Karol Pasternak. Pociąg nazwano Kozak. Kilka wagonów. Na początku i na końcu znajdowały się tak zwane ule, czyli dwa stanowiska broni maszynowej z opancerzeniem, które miało charakter tymczasowy. Na przodzie składu jechała lora, zabezpieczenie przeciwko ładunkom minowym. Załogę tworzyli żołnierze Ochotniczego Batalionu Strzelców Sanockich. Kozak miał być tym pancernym wsparciem, choć w dokumentach nazywanym jako pancerny sanocki, przy wyprawie, która miała ruszyć w stronę Ustrzyk Dolnych, a następnie na Chyrów, Lwów i Borysław. Leskiem miasto nad Sanem stało się dopiero w 1931 roku, a jesienią 1918, w tym miesiącu polskiej niepodległości, przywódca Organizacji Narodowej w Lesku, Kazimierz Oborski, obawiał się o majętność i o życie obywateli. Z prostej przyczyny miasto leżało w pewnym sensie na ziemi niczyjej. Wpływy polskie sięgały do Zagórza i nieco za Zagórz. Polska Komisja Likwidacyjna była miejscem, gdzie z Leska wystosowano petycję z prośbą, aby jak najszybciej skierować tu oddziały Wojska Polskiego. Po to, żeby były przeciwwagą dla w Lesku bardzo mocny obóz żydowsko-ukraiński stawiał na związki z państwem ukraińskim. Na rynku w Lesku, mający miejsce na początku listopada, Wielki Wiec pozbawiał złudzeń polskie elity, w którą stronę pójdzie okoliczna ludność, jaki będzie tok rozumowania. 10 listopada 1918 roku kapitan Antoni Kurka wysłał patrol wojskowy do Leska. Sam tak to opisał. 10 listopada wyruszyłem na odsiecz Liska, którą to miejscowość oczyściłem i uratowałem przed grabieżą ukraińską z tamtejszego urzędu skarbowego 100 tysięcy koron, którą to sumę odtransportował ówczesny porucznik Dzwonarz do Sanoka. Wyprawa z 10 listopada 1918 roku oddziału porucznika Dzwonarza na Lesko z Sanoka pokazała, że osiągnięcie rejonu stolicy powiatu leskiego jest możliwe. A Ustrzyki Dolne? W tym czasie w mieście formowała się lokalna milicja żydowsko-ukraińska. Na jej czele stał Czetar, czyli podporucznik Moroz. Z Zagórza 16 listopada 1918 roku nadjechał transport kolejowy. Dowodził tą grupą porucznik Kamiński, podlegali mu zagórscy kolejarze. W chwili, kiedy grupa polskich milicjantów i żołnierzy weszła w sam środek Ustrzyk, padły strzały. Stanisław Wojnar miał 17 lat. Zginął od pocisku karbinowego trafiony w tył głowy. Marian Solon został ciężko ranny. Niebawem zmarł. Porozumienie, które zawarto ze stroną ukraińską, mówiło, iż Czetar Moroz pod słowem honoru stwierdzał, że akcja niszczenia linii kolejowych na odcinku do Zagórza nie będzie kontynuowana. Zakładał również, że Polacy znajdą się w lokalnej milicji. Jak czas pokazał, to wszystko były tylko słowa.
podpułkownik Józef Swoboda wspominał. Brakowało wszystkiego. Brakowało przede wszystkim ludzi. Pomimo to udało mi się w przeciągu tygodnia po odprawionej na rynku krośnieńskim mszy polowej garstkę żołnierzy, tak ochotników, jak i zaasentrowanych publicznie zaprzysiąc. Garstka ta powoli rosła. Najstarszym stopniem, oficerem powstającego Wojska Polskiego na terenie Podkarpacia był podpułkownik Józef Swoboda. Dawny oficer austro-węgierskiej armii, poukładany zgodnie z austro-węgierskimi CK schematami. 14 listopada 1918 roku w Krośnie na dworcu pojawił się powiew młodości. Tutejsza kompania, licząca od 150 do 200 żołnierzy, otrzymała nowego dowódcę, podporucznik Stanisław Maczek. Wracał z frontu włoskiego. Chciał jak najszybciej dostać się do Lwowa. Jak czas pokazał, w pewnym sensie spóźnił się do tej grupy, która szła z odsieczą przez Przemyśl. Przyszło mu niebawem bić się o Ustrzyki Dolne oraz o Chyrów. Kompania krośnieńska, część grupy podpułkownika Józefa Swobody, kiedy ruszyła transportem kolejowym z Krosna do Sanoka, ostatni postój miał miejsce na stacji kolejowej Nowosielce-Gniewosz. Tam po raz ostatni przeliczono żołnierzy. Okazało się, że było ich łącznie 107. Kilku zdezerterowało w pełnym oporządzeniu. Przed nimi znajdował się Sanok. Za Sanokiem była już strefa, gdzie kończyła się w tym czasie powstająca Polska. Podporucznik Stanisław Maczek wspominał. Połowa nie umiała używać sprzętu bojowego, nawet ładować karabinu. Nic, że taki student, inteligent z Krosna, gdy w pierwszym boju wygarnął wręcz na kilka kroków z karabinu, to na widok osuwającego się ciała rozbeczał się na głos i trzeba było niemal bitwę przerwać, by go uspokoić. Utworzyć przyczółek mostowy w rejonie Zasław-Zagórz. O tym mówił kolejny ukraiński rozkaz z 23 listopada 1918 roku. Zakładał on wysadzenie w powietrze tego mostu kolejowego, a tym samym łączność pomiędzy Sanokiem, Zagórzem, Ustrzykami Dolnymi i Chyrowem zostałaby definitywnie przerwana. Dowództwo polskie nie próżnowało. Pomimo tego, że zaiskrzyło pomiędzy podpułkownikiem Józefem Swobodą a kapitanem Antonim Kurką, dowódca całości zgrupowania zdecydował o tym, iż ruszamy na Ustrzyki Dolne, ruszamy na Chyrów. Na ten most 22 listopada 1918 roku jako pierwszy wjechał improwizowany pociąg pancerny Kozak. Za nim jechał drugi, zwykły pociąg, w którym znajdowało się 22 oficerów, 300 żołnierzy, uzbrojonych w 4 ciężkie karabiny maszynowe, mieli 25 tysięcy sztuk amunicji. Zadanie było proste. Zdobyć Ustrzyki Dolne. Ataman Szkremetko zdecydował o wysłaniu do Zagórza kompanii piechoty w sile 160 żołnierzy, wzmocnionej 3 ciężkimi karabinami maszynowymi i pół baterią artylerii, 2 haubice kaliber 100 mm. Miała wyruszyć transportem kolejowym 1 pociąg z posady chyrowskiej do Ustrzyk Dolnych, gdzie miano połączyć się z oddziałem Czetara Moroza. 16 listopada 1918 roku ataman Szkremetko, dowodzący siłami ukraińskiej Halickiej Armii w Chyrowie, otrzymał rozkaz, by wykonać drogą kolejową wypadu w rejon Leska, Łukawicy, a następnie Zasławia. Pojawił się również pomysł wysadzenia w powietrze tego mostu. Gdyby tak się stało, możliwość dojazdu polskich transportów w głąb Bieszczadów z rejonu Zagórza oraz Sanoka drogą kolejową byłaby zerowa. Znaczenie tego mostu rosło z dnia na dzień. Rozkaz pułkownika Chrychoria Kossaka mówił: nakazuje natychmiast zniszczyć wiadukty i mosty pomiędzy Liskiem i Sanokiem, oczyścić linię kolejową do Zagórza i w Zagórzu się trzymać.
Listopadowa akcja dywersyjna dowództwa ukraińskiej halickiej armii w rejonie Leska Łukawicy oraz Zasławia spaliła na Panewce. 23 listopada 1918 roku tą trasą kolejową w stronę Ustrzyk Dolnych przejechały dwa transporty. Na początku jechał improwizowany pociąg pancerny Kozak, tenżeż wspomniany pancerny Sanocki, za nim pociąg z oddziałem Wojska Polskiego. Od tego momentu ta część powiatu leskiego znajdowała się pod kontrolą sił polskich. Podpułkownik Józef Swoboda nie chciał zdobywać Ustrzyk Dolnych bez wcześniejszego rozpoznania. Dojazd do Olszanicy spowodował, że to miejsce wybrał za punkt swojego dowodzenia. Tu 23 listopada 1918 roku w godzinach późno popołudniowych wraz ze swoimi oficerami odbył naradę sztabową. Ustalono ostatnie szczegóły uderzenia na Ustrzyki Dolne. Tempo jazdy sanockiej pancerki było bardzo powolne. Dzień już dawno się skończył. Zaczynała się noc. Było mroźno i cały teren przysypany został śniegiem. Dowódca oddziału uderzającego na Ustrzyki Dolne, porucznik Bolesław Czajkowski, zdecydował, aby przed sanockim pancernym przemieszczał się mały oddział idący na szpicy. Grupą tą, składającą się z kilkunastu piechurów, dowodził chorąży Mieczysław Tyszkiewicz, przez przyjaciół nazywany Japończykiem. Sam to tak opisując. Jedziemy. Niby pierwszy pociąg pancerny z dwoma karabinami maszynowymi. Przed wolno posuwającym się pociągiem idę jak zawsze na szpicy i badam tory. Na łuku wysokiego nasypu tory zerwane przed samymi Ustrzykami. Szybka decyzja. Naprawić tor. Pociąg niech jedzie wolno, a my napad na miasto i stację. W rejonie tego zakrętu, gdzie kończy się Ustianowa, a zaczynają Ustrzyki Dolne, sanocki pancerny zatrzymał się. Grupa uderzeniowa podzieliła się na dwie. Podporucznik Stanisław Maczek ze swoimi podwładnymi ruszył przez pola w stronę Ustrzyk Dolnych. Porucznik Bolesław Czajkowski z resztą oddziału ruszył w stronę dworca kolejowego. Przed nim znajdowały się Ustrzyki Dolne. Pole starcia, które rozegrało się na terenie tuż przy dworcu kolejowym w Ustrzykach Dolnych po ponad 100 latach, wygląda nieco inaczej. Improwizowany pociąg pancerny Kozak, wjechawszy tym torem, stanął tuż przy ukraińskiej pancerce. Potem wydarzenia potoczyły się niebywale dynamicznie. Chorąży Mieczysław Tyszkiewicz dla przyjaciół Japończyk tak opisał zdobycie Ustrzyk Dolnych. Zamieszanie niesłychane. Wszystko po stronie ruskiej straciło głowy. Jedni się zapalczywie bronili, inni się po rozmaitych ubikacyjach pochowali lub pouciekali na wszystkie strony, pozostawiwszy na placu trupów i ciężko rannych. Podczas tej strzelaniny podporucznik Maczek już był wartę ruską z materiałem zagarną i pośpieszył teraz porucznikowi Czajkowskiemu, którego spodziewał się w opresyjach, na pomoc, przez rynek, zachodząc uciekającym Rusinom drogę i biorąc dworzec od tyłu. W decydującym momencie całego starcia na piętro tego budynku wdarł się niewielki oddział żołnierzy Ochotniczego Batalionu Strzelców Sanockich. Prowadził ich Gruzin na polskiej służbie, jako ochotnik do niej się zaciągnąwszy, chorąży Fiedor Pleszajew-Stradin. Miary całego chaosu dopełnił atak grupy podporucznika Stanisława Maczka, która od strony miasta, wbiegłszy na zaplecze dworca, pokazała, kto był panem sytuacji. Bój był gwałtowny, krwawy. Był zwycięzca. Śladów pamięci dotyczących tej najnowszej historii w Bieszczadach jest sporo, jak choćby ten przydrożny pomnik w Krościenku. Triumf w Ustrzykach Dolnych 24 listopada 1918 roku, sukces odniesiony nad siłami ukraińskiej halickiej armii, spowodował, iż grupa podpułkownika Józefa Swobody
uzyskała wyjątkowo silne artyleryjskie wsparcie. Dwie haubice kaliber 100 mm osadzono w Olszanicy domowym sposobem na odkryte lory i od tej pory pancerny Sanocki miał swoje działa. Linia kolejowa, która biegnie dziś w stronę Republiki Ukrainy, wówczas biegła w stronę leżącego Chyrowa. 24 listopada po raz kolejny przy wjeździe do Ustrzyk Dolnych działa pociągu pancernego po raz pierwszy dały ognia. Ostrzelano jeden z budynków, z którego padły strzały w stronę polskich oddziałów. Tą samą linią kolejową, dobę później, 25 listopada, cała grupa podpułkownika Józefa Swobody ruszyła w stronę Chyrowa. Do domu w przenośni wracał porucznik Aleksander Leszek Pragłowski, wychowanek konwiktu bąkowickiego. Ale o Chyrów trzeba się było bić. Przez odcinek pod Krościenkiem w grudniu 1918 roku, w wyniku dużej przewagi liczebnej ze strony ukraińskiej halickiej armii, oddziały grupy podpułkownika Józefa Swobody musiały rozpocząć odwrót. 10 grudnia 1918 roku pododdziały ukraińskie podeszły bezpośrednio pod Ustrzyki Dolne. Patrole zapędzały się nawet pod Zagórz. Nec Hercules contra plures, stara antyczna maksyma, jakżeż typowa dla tamtych wydarzeń. Sukcesy ukraińskiej halickiej armii na odcinku pod Ustrzykami jak równie szybko przyszły, równie szybko zamieniły się w odwrót. W Sanoku od 8 grudnia 1918 roku dowodzącym oddziałami Wojska Polskiego został pułkownik Henryk Minkiewicz. Jego tak zwana Grupa Minkiewicza została poważnie wzmocniona. Oprócz pociągu pancernego Kozak otrzymała również krakowską kolejową baterię L3, późniejszego osławionego w bojach Gromoboja. 12 grudnia zakończono akcję pacyfikacyjną pod Sanokiem. 13 grudnia grupa pułkownika Minkiewicza przekroczyła Strwiąż. Przez niewysadzone mosty kolejowe skierowano się w stronę Chyrowa. Swój chrzest bojowy na wysokości Krościenka przeszedł późniejszy 2. Pułk Strzelców Podhalańskich. 7 godzin trwała bitwa o Smolnicę 15 grudnia, w efekcie której droga na Starzawę i Chyrów była otwarta. Opanowanie Chyrowa spowodowało, że przez całą zimę 1918 na 1919 rok linia frontu przebiegała głównie pod Chyrowem. Zima. Czarna. Tu stacjonowała Sotnia, czyli kompania ukraińskiej halickiej armii. Główne siły stacjonowały w sile Kurenia, czyli batalionu w Lutowiskach. Niepisana linia frontu pomiędzy jednostkami Wojska Polskiego a oddziałami ukraińskiej halickiej armii przebiegała pomiędzy Żłobkiem i Rabem. Obie strony prowadziły wojnę podjazdową, a w rejon Czarnej zapędzały się oddziały nie tylko polskiej piechoty. Ludność ukraińska nazywała ten pododdział diabłami na koniach. Szwadron kawalerii, którym dowodził porucznik Andrzej Kunachowicz, który od 26 lutego 1919 roku stacjonował w Ustrzykach Dolnych. Wszyscy czekali na wiosnę. Gorący był grudzień 1918 roku nie tylko pod Chyrowem, w rejonie Bieszczadów również. Wywiad polski w Chyrowie ustalił, że 6 grudnia 1918 roku ma nastąpić silne ukraińskie uderzenie na Ustrzyki Dolne z rejonu Choszowa.
50 żołnierzy porucznika Henryka Pietrzaka z 10 Pułku Piechoty koleją przerzucono z Chyrowa do Ustrzyk. Saniami przywieziono bezpośrednio pod Chyrów. Z drugiej strony ruszyła grupa podporucznika Tarnowskiego. W niej oprócz żołnierzy znajdowali się milicjanci z polskiej milicji z Ustrzyk. To, co stało się u stóp cerkwi w Choszowie na drodze prowadzącej w stronę na Ustrzyki Dolne, to jedna z zapomnianych bitew tamtej wojny. Prawie dwugodzinne starcie, duży polski sukces, bez strat własnych. 23 jeńców niebawem odsyłano do Ustrzyk Dolnych. Co było łupem? Oprócz broni, 25 owiec. San, który był rzeką graniczną, dzielącą Galicję na wschodnią i zachodnią, zimą 1918 na 1919 rok stał się również pewnego rodzaju granicą. Z Leska w głąb Bieszczadów prowadziły dwie arcyważne drogi, w tym jedna prowadząca przez znajdujący się w tle most. Baligród. Przez krótki okres czasu w Lesku stacjonował mały garnizon Wojska Polskiego, tak zwane dwie kompanie powiatowe dowodzone przez pułkownika Tadeusza Rychlińskiego. I to one miały działać z Leska w kierunku na Baligród, po to, żeby przejąć kontrolę nad tym bardzo ważnym punktem. W rejonie Grodu Balów panowała typowa cisza przed burzą. Na przełomie 1918 i 1919 roku w najbliższej okolicy dominowały uzbrojone grupy ludności ukraińskiej. Wszystko zmieniło się pomiędzy 18 a 19 stycznia. W tych dniach wydzielony oddział Wojska Polskiego z Ochotniczego Batalionu Strzelców Sanockich zaatakował rejon Baligrodu. Przejął kontrolę nad miastem, ale w tym samym czasie z lutowisk, z dowództwa tamtejszego Kurenia, czyli batalionu ukraińskiej halickiej armii, skierowano górami w rejon Baligrodu dwie sotnie. 21 stycznia 1919 roku siły ukraińskie podjęły próbę ataku na miasto z dwóch stron. Okazało się, że ogień broni maszynowej prowadzonej z wieży baligrodzkiego kościoła powstrzymał natarcie. 23 stycznia 1919 roku przyniósł definitywnie polski sukces. Od tego dnia w Baligrodzie była polska placówka, od tego dnia nad miastem wisiała biało-czerwona. W Grodzie Balów ustanowiono podstawy cywilnej polskiej władzy. Dowództwa Wojska Polskiego podano. Grupa generała Tadeusza Jordana Rozwadowskiego. Oddziały z grupy pułkownika Minkiewicza zajęły Baligród i oczyściły okolice Krościenka i Ustrzyk Dolnych. Z chwilą, kiedy oddział porucznika Skiby w końcu stycznia 1919 roku stanął małym garnizonem w Baligrodzie, dla wojska potrzebny był budynek. Wykorzystano ten, który można nazwać małym koszarowcem, gdzie kiedyś stacjonowały oddziały austro-węgierskiej piechoty. Droga, którą w 1914 roku o strategicznym znaczeniu prowadząca z Baligrodu do Cisnej, budowana była przez inżyniera Ottona Millera, ciągle miała to samo znaczenie. Do maja, do czasu polskiej ofensywy, Cisna, ostatni bastion ukraińskiej halickiej armii, znajdował się naprzeciw Baligrodu. To właśnie stąd wyszło w stronę Cisnej polskie uderzenie. W brutalnych prawach wojny, które obowiązują do dziś, miejsca na sentymenty nie ma. Około 20 stycznia 1919 roku porucznik Bronisław Praszałowicz, oficer Ochotniczego Batalionu Strzelców Sanockich, otrzymał rozkaz zorganizowania wyprawy pacyfikacyjnej. Co było jej celem? Teren Republiki Komenieckiej. Szybko opracowano plan. Miały uderzyć dwie grupy Wojska Polskiego. Pierwsza od strony Bukowska w stronę na Wisłok Wielki. Druga miała być transportem kolejowym, podwieziona z Sanoka przez Zagórz
maksymalnie do miejsca, gdzie tory były rozkręcone. Stamtąd oddział miał ruszyć pieszo. Świtem 23 stycznia 1919 roku od strony Komańczyn-Letniska w stronę głównej części miejscowości ruszyły polskie oddziały. Tam padły pierwsze strzały. Potem rozgorzała walka na śmierć i życie. Druh Bolesław Briks zapisał: już widnieje przed oczami naszymi Komańcza. Cicha i spokojna, jakby wszystko w niej wymarło. Ale każdy z nas czuje, że za lada chwilkę ryknie ona jak zwierz ranny łomotem karabinów, a może i hukiem granatów. Drżenie nas ogarnia. Wreszcie o godzinie 7 rano, przy zachowaniu wszelkich ostrożności, podchodzimy pod samą Komańczę. Tu wita nas salwa karabinowa. Straż przednia rozsypuje się w tyralierę i ostrzeliwuje się. Po oddaniu kilkudziesięciu strzałów zaczynają Ukraińcy uciekać, zostawiając rannych. Rozgorzały zacięte starcia. Naprzeciw siebie stanęły dwa światy. Regularny oddział Wojska Polskiego, wydzielony z Ochotniczego Batalionu Strzelców Sanockich oraz milicja Republiki Komanieckiej. W szczytowym momencie bitwy o Komańcze okazało się, że usłyszano świst nadjeżdżającego parowozu. To znaczy, że tory, które były do tej pory uszkodzone, zostały udrożnione. Po stronie milicji pojawiła się obawa, że nadciągają polskie posiłki. W rzeczywistości nadjechał transport kolejowy, ale tychżeż nie było. 3 dni starć, 3 dni pożogi. Żadna ze stron nie była bez winy. Oddziały Wojska Polskiego przeprowadziły akcję pacyfikacyjną, w wyniku której po 3 dobach Republika Komaniecka została zlikwidowana. I tylko o pożarach w Prełukach i w Komańczy opowiadano potem przez tygodnie, miesiące i lata. Linia frontu przebiegała przez szczyty Bieszczadzkich Gór. Rejon Lutowisk, Teleśnicy oraz Cisnej kontrolowany był przez Sotnie, czyli Kompanię Ukraińskiej Halickiej Armii. W rejonie Ustrzyk Dolnych w tym czasie operowała podgrupa Wojska Polskiego dowodzona przez rotmistrza Rolanda Bogusza. To ona w nocy z 14 na 15 marca 1919 roku dokonała udanego wypadu na Teleśnicę. Echo tej bitwy mocnym dźwiękiem odbiło się w górach. W tym samym czasie siły Wojska Polskiego zostały wzmocnione. Tempo działań wojennych z obu stron wzrastało. Równia. Początek kwietnia 1919 roku. Do ukraińskiej niewoli dostało się kilkunastu polskich żołnierzy. A zaplecze artyleryjskie i pancerne Wojska Polskiego wzmocnione zostało przez kolejną pancerkę. Po styczniowym dramacie improwizowanego pociągu pancernego Kozak, rozbitego pod Chyrowem przez ukraińską artylerię, siły polskie w Bieszczadach wzmocnione zostały przez popularną PP3. Pociąg pancerny numer 3, stąd nazwa PP3, zbudowany we Lwowie. To jego działa, między innymi w kwietniu 1919 roku, wspierały oddziały Wojska Polskiego w rejonie Równi i ostrzeliwały pozycje wrogie pod Jałowem. Artur Ślaski, jeden z urzędników starostwa leskiego, miał 2 synów. Konrad, starszy, i trojga imion przez przyjaciół nazywany Wackiem młodszy, 18-latek, obaj służyli w pociągach pancernych Wojska Polskiego. Na pokładzie Kozaka zginął pod Chyrowem Wacław Ślaski. Typowy żołnierski los. Śmierć nie wybierała. Porucznik Felicjan Madejski z załogi pociągu pancernego numer 3, tak zwanej PP3, wspominał: 2 kwietnia wyrusza pociąg do Ustrzyk Dolnych, gdzie mieliśmy bardzo uciążliwą pracę, ponieważ Rusini zawzięcie na tę linię następowali tak,
że kilkakrotnie musieliśmy dzielić pociąg na dwie i więcej części, korzystając przy tym z parowozów nieopancerzonych. Pojedyncze armaty nasze oddawały w ciągu kilku godzin po kilkadziesiąt strzałów. Dla turysty to panorama, dla kolejarza to miejsce pracy, a dla historyka to wyciąganie z przeszłości faktów po to, żeby pokolenia najmłodsze teraźniejszości były mądrzejsze. 26 stycznia 1919 roku linią kolejową, która biegnie na horyzoncie, wydzielony oddział z Ochotniczego Batalionu Strzelców Sanockich dotarł, omijając Osławice, do tunelu Łupkowskiego. Połączenie kolejowe z terytorium węgierskim, choć wówczas było to terytorium I Republiki Czechosłowackiej, zostało nawiązane. 5 kwietnia 1919 roku w ramach likwidacji ostatnich dużych jednostek ukraińskiej halickiej armii, które znajdowały się w tej części Bieszczadów pomiędzy Komańczą i Cisną, na tej linii patrolował pociąg pancerny PP3, popularna PP3. Choć właściwa nazwa w tym czasie po zmianie brzmiała pociąg pancerny podpułkownik Liskula. A 8 kwietnia 1919 roku prasa regionalna podała wiadomość, że połączenie kolejowe pomiędzy Przemyślem a Zagórzem, a w domyśle droga na Węgry, została uruchomiona. Wichry wojny powoli mijały. Szło nowe. Ilość mogił żołnierskich na cmentarzach z okresu Wielkiej Wojny z lat 1914-1915 pod Cisną przerażała i przeraża do dziś. A przecież wojna polsko-ukraińska, konflikt sąsiedzki z lat 1918-1919 przyniósł kolejne ofiary. Cisna, wciśnięta malowniczo pomiędzy bieszczadzkie szczyty. Cisna, przez którą prowadziła strategiczna droga na Przełęcz Roztoczańską, a za nią znajdowało się onegdaj terytorium węgierskie. W 1918 roku na mapie jednak pojawiła się pierwsza Republika Czechosłowacka, kraj, którego rząd w Pradze w sporze polsko-ukraińskim kibicował Haliczanom i wspierał ukraińską halicką armię. Przez cały okres zimy 1918-1919 roku rejon Cisnej znajdował się pod kontrolą armii halickiej. Łączność pomiędzy Cisną a Lutowiskami odbywała się przy pomocy dróg leśnych wiodących przez góry. Ta główna droga prowadząca na Przełęcz Roztoczańską miała priorytetowe znaczenie. 8 kwietnia 1919 roku oddział Wojska Polskiego dowodzony przez porucznika Edmunda Dąbrowskiego opanował placówkę halickiej armii w miejscowości Zawóz. Szła wiosna. Wiele wskazywało na to, że podobny los spotka placówki wojskowe w Cisnej. Wiosną 1919 roku wielka ofensywa Wojska Polskiego przełamała front polsko-ukraiński na wysokości Chyrowa. Odcięte w Wysokich Bieszczadach oddziały ukraińskiej halickiej armii zostały przyparte do pasa granicznego. Za nim znajdowało się terytorium czechosłowackie, kiedyś ziemię korony świętego Stefana. To właśnie tą drogą, o tym arcyważnym strategicznym znaczeniu, do Cisnej 20 maja 1919 roku weszły czołówki oddziałów Wojska Polskiego. Oddziałem, który wszedł do Cisnej jako pierwszy, dowodził porucznik Skiba. Przyparte do Przełęczy Roztoczańskiej pozostałości oddziałów ukraińskiej halickiej armii musiały przejść na terytorium czechosłowackie. Tam dały się rozbroić. W maju 1919 roku wraz z nastaniem kalendarycznej wiosny przyszła też pierwsza wiosna niepodległości w tej części Bieszczadów. W celu upamiętnienia walk pod Lwowem i w Bieszczadach z lat 1918-1919, 20 marca 1919 roku, zdający dowodzenie dowództwa Wschód i opuszczający Lwów generał Tadeusz Jordan Rozwadowski ustanowił odznakę honorową obrońcom Kresów Wschodnich, Orlęta,
którą nadawano żołnierzom walczącym pod jego dowództwem. Po zakończeniu walk w 1919 roku byli żołnierze 3 Batalionu Strzelców Sanockich ustanowili odznakę pamiątkową listopad 1918 na Podkarpaciu, która wytłaczana była w zakładzie grawerskim Stanisława Sobczyka we Lwowie. Dyplom. Krzyż Obrony Węzła Zagórskiego. Nadaje się panu Czechowi Piotrowi za dzielność i trudy poniesione w obronie całości i niepodległości ojczyzny w czasie walk ukraińskich w listopadzie 1918 roku. Zagórz, 7 listopada 1920 roku. Ten chłopak miał 19 lat, kiedy na ochotnika zaciągnął się do grona zagórskich Orląt. To on na mocy tego dyplomu otrzymał ten krzyż. To jest krzyż obrony węzła zagórskiego. Minęły miesiące, przyszedł rok 1919. W listopadzie tegoż roku takie krzyże kapitan Antoni Kurka wręczał swoim podopiecznym. Takie krzyże położył również na mogile zagórskich harcerzy, kolejarzy, którzy oddali życie za niepodległą. Minęły lata. W Zagórzu powstał skwer obrońców węzła zagórskiego z 1918 roku. Stary parowóz przypomina tradycję osady kolejarskiej, które przeszło 150 lat wstecz, zostały zapoczątkowane. A może warto wprowadzić coś jeszcze? Gdyby na 11 listopada dla tych, którzy byli kawalerami tego krzyża, wprowadzić świst kolejarski. W ten sposób wyciągnęlibyśmy z zapomnienia te nazwiska, które warte są, by o nich pamiętać. A gdzie szukać śladów tych z grona bieszczadzkich Orląt? Chorąży, późniejszy porucznik Wojska Polskiego, Mieczysław Tyszkiewicz, Japończyk, legionista, znawca broni maszynowej, nawciarz z Borysławia, był tym, który na początku lat 20. budował linię kolejową z Pucka na Hel. Porucznicy Klemens Rudnicki, Stanisław Maczek i Aleksander Leszek Pragłowski, ten ostatni rodem z Paszowej, dosłużyli się w Armii II Rzeczpospolitej stopni pułkowników i wężyków generalskich. Kapitan Antoni Kurka, ojciec bieszczadzkiej niepodległości, jako urzędnik państwowy II Rzeczpospolitej, zmarł w Katowicach w końcu lat 30. Tam został pochowany. To tylko kilka wybranych notek biograficznych z kilkuset, które trzeba wyciągnąć koniecznie z zapomnień.